Witam, witam. Witam Maciusia, Olusia. Wszystkich witam. To Lusia. I Maciusiu witam. Gabrysia cieplutko. Kochani, dziś partia dwóch mistrzów świata. A muszę zmienić ten kolor, bo to coś nie pasuje. Niebieski do niebieskiego. O. Z tygryskiem będę. O, z tygryskiem będę. Już. Już zrobiłem, już nie widać, już się nie kręcę. Więc tal białymi. Czarodziej z Rygi. Proszę Państwa, 50 lat temu nazywano go czarodziejem z Rygi. Przepraszam, prawie 70 lat temu. Tutaj jeden twierdził, że wymyślił, że to on. Ale cóż to, kochani. Proszę bardzo, a tu czarodziej z Bielan. Czarodziej z Bielan, czyli z miasta nad Newą, bo tam Bielan, bo tam są białe noce. Białe noce to są takie noce, że całą noc jest widno. Białe noce, więc czarodziej z Bielan, czarodzieja z Rygi. Jedziemy. Tal białe. Chociaż Borys, syn Wasyla Spaski, nazywał to zawsze Sankt Peterburgiem. Tu mam wpisane, że to Francuz. No to tak można powiedzieć. Francuz. W dosłownym znaczeniu tego słowa i w przenośnym. Wszystkim się zdawało, że tu trzeba powiedzieć, że ten Francuz Spaski grywał wszystkie debiuty chyba czarnymi. Nie grywał Grünfelda i Królewsko-Indyjskiej. Tak mi się coś wydawa. Ale te wszystkie inne to on tam, chociaż sprawdzę, bo to nie jestem pewien. Tu proszę, dysponuję w obronę Benoni. Benoni, jak Sawery Tartakower nazwał syn mojej boleści, ulubiony debiut. Magiczka, magicka, czarodziejka, w zasadzie tam czarodziejka. Sztukmistrza z Rygi. Sztukmistrza z Rygi. O. W ucho, czarny ma przewagę na hetmańskim, biały na królewskim. No i grają. No. Wstępne ruchy, tu się nic nie dzieje. Wstępne ruchy, pchać pionę na D6 nie można, to wszyscy wiedzą. Pozycja koło równej, to znaczy biały zagrał tak, jakby nie miał jakichś pretensji o przewagę. Tu taki, no pytano mnie wczoraj, co ja myślę o propagowaniu szachów przez Nakamurę. Nakamura propaguje antyszachy. Taki, jakby to powiedzieć, no to już nie będę się rozwijał. Nakamura w tej pozycji grał o takę. No. Nakamura. I to z kim? I to nawet z Caruaną tak zagrał. Atalik E4, atalik silny tułat, silny Turek. Rosjanka za niego wyszła i została mistrzynią Europy. A tu ten H3, taki o, żeby goniec się schował i patrzył na piona F4. Biały chce zagrać rzeczywiście o tu, tu, tu i chce spróć. O to co? Roszadę trzeba zrobić, a to już jest miętkie. To jest miętkie. I trzeba coś grać. No B5 póki co nie można. To ten otwiera gońca. Skoczek A8, ale skoczek na polu E8 perspektyw nie ma. Wieżę zasłania. Goniec E2. Koniś D7. Roszada. I kombinujemy jak Borja Spaski. Czarodziej z Bielan. Newa to taka rzeka. Miasto się kiedyś założył je Piotr, ale tam, ponieważ pełno Niemców było w tym kraju, nawet ambasadorzy tego kraju w Polsce nazywali się po niemiecku, na przykład Stackelberg, jakoś tak był. Tudzież jakiś Czartoryski był tam ministrem spraw zagranicznych, tak koło 1800 roku plus minus. Naszej historii tego Czartoryskiego.
profesor Andrzej Nowak kreował na wybitnego bohatera. No może dlatego, że potem tam we Francji poszedł do murarzy, czy do cechu wolnomularskiego, jakiegoś takiego. No murarzy poszedł, czyli był budowniczym. Ale tu wracamy i zagrał skoczek e5. No bardzo odpowiedzialna decyzja, ponieważ białe mogą dostać podpartego wolnego piona. No białym grał to też Gabriel Sargsyan, Ormianin, trzykrotny mistrz olimpijski. To on tam na dwóch pierwszych szachownicach były remis, Jakopian na drugiej, Aronian na pierwszej robili remis, Jakopian wicemistrz świata. Wszyscy znają to nazwisko. A Sargsyan na trzeciej kosił. Goniec e5, tal zbił. I proszę bardzo, nie boi się, parę gońców wziął i daje sobie zamurować. Na e4 planuje zagrać f5 i tę pozycję odtworzyć. I mimo wszystko gra f5. Skoczek na d6. Czy to jest dobre pole dla skoczka? Taka zagadka. Ja przepraszam, czas start. Ja bardzo przepraszam, że Państwu zacząłem zadawać zagadki takie strategiczne, ale koncepcja jest, że z moich partii można się dużo nauczyć, ale zostawię mnie do powiedzenia, no to się staram tutaj dopowiedzieć. Maciusiu, patrz i słuchaj się, może też będę stosował jakieś eksperckie wskazówki. Czas się skończy, proszę Państwa. Taki skoczek jest doskonałym blokerem. Bloker, figura, która blokuje piona. Dlaczego? Bo jego trudno ugryźć, nie ma go czym zaatakować, a atakuje tu, 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 tu. No tu jeszcze sześć przypadkiem broni, to mniej istotne, ale tu to jedno, to drugie, to trzecie i to czwarte pole, proszę. Strzela tu, jak z procy, Goliat. Goliat z procy strzelał, tak? Ci, co się nie uczyli historii, cybernetyki, to tego nie wiedzą. Nie. Goliat strzela? Przepraszam. Goliat to był taki wóz bojowy w czasie powstania warszawskiego. A Goliat to był ten, który z pracy dostał od Dawida. Czytam taką książkę właśnie o historii takiej starej. I tam właśnie tak mi się, my i się myli mi. Będę musiał tę książkę przejść ze trzy razy, żeby mi się uporządkował. Proszę, E4. Otwieramy gońca. Piony ustawione do białych blokują tego. Temu specjalnie nie przeszkadzają prawidłowo. Prawidłowo. I tu grający w duchu Juliusza Ursusa Niemcewicza zbiłby tego blokera. Poprawiłby drugim. Niestety skoczek stoi niestabilny. Spróbowałby pójść. Jest, nie można nic zrobić, bo jest tak zwany pan bezpośredni szachuś. Królem do narożnika. Ale co być, nie mówić. Pozycja jest dynamiczna i równowadze. Nie widać niczyjej przewagi, chociaż mi się bardziej podoba gra czarnymi. A Państwo może nie wiedzą, że prawdziwa linia obrony jest tu. A tu jest pierwsza linia blokady piona w tych pozycjach. Poszedł od razu skoczkiem na B5 i to daje czarnym szczęśliwą przewagę. Hop, skoczek na C4 stoi niestabilnie. Teraz będzie groziło goniec A6, A6, B5 po przygotowaniu D6. Mówiłem, że linia blokady jest tu i kombinujemy jak czarodziej z bielan. Nie wiem, czy tam są białe noce, czy białe róże. Białe noce czy białe róże? Proszę pod filmem mi odpowiedzieć na to pytanie.
A bo to film taki, bo ten z wody wyszedł taki Olek Aleksander, dlatego był Aleksander Newski. No dobra, taki film, lecimy. Co to był? A czyj ruch jest w ogóle? Straciłem wątek. No B5 zagrał, B5 jest słabe. Trzeba było iść kulem do narożnika. Uprzedzić ataki szachy z odsłony B5. Pan szachutek. I proszę bardzo, kombinujemy jak magik z Rygi. Co ja zrobiłem? Nie to nacisnąłem, tu miałem nacisnąć. O, kombinujemy jak magik z Rygi, czas poleciał, no trochę trudno. Magik, co zrobił magik? No zbił. No zasłonił się. Wieżyce wziął. Teraz zastanówmy się, co biały ma. Biały ma dwie wieże. Znaczy ma wieże za dwa gońce. Policzmy piony. 2, 4, 6, 7. 2, 4, 5. Czyli biały ma wieżę i dwa piony za dwa gońce. No niby nieźle, ale jest otwarta linia C i to nieźle. Wieża F7 nie gra, to nieźle. Ale pion D6 jest słaby, chociaż zaawansowany. Można powiedzieć, że jest mniej więcej równowadze, że ta kombinacja była. Proszę, od razu zainteresował się tym gońcem i kombinujemy jak magik z Rygi. Zresztą mistrz Katal z wykształcenia był polonistą i nawet chyba uczył języka polskiego. Przepraszam. Rusycystą. I uczył języka i literatury radzieckiej. No, powinien zagrać wieżą F na D1, obronić tego piona. Ale co to? Pozycja byłaby równa. A tak, bo wieża AC1. Kombinujemy czarnymi. Zdumiewające jest, że tej klasy myśliciele i kalkulatorzy wariantów nie doczytali, nie doliczyli, że można zbić, bo następuje cudowna obrona. Hetman z F8, bo trudno do znalezienia posunięcia. I po zdwojeniu wież. I teraz goniec D7 jest zbroniony z przewagą. W tej pozycji dwa gońce są lepsze od wieży. Dodatkowa wieża jest korzystna dla pary, która ma dwa gońce. Dlaczego? Dlaczego takie proste pytanie? Pytanie jest proste. Pomijając współpracę, te dwie wieże zabierają sobie, każda wieża zabiera swojej koleżance jedno pole, a przed tymi lekkimi figurami one muszą uciekać. Jednakowoż zagrał król G7. Jak mówił Morozewicz, ja powtarzam to samo, mnie nie cieszy,
Jak mistrzowie grają słabsze posunięcia, one pokazują, że to też są ludźmi. Ciekawsze są partie, kiedy jedna strona gra bezbłędnie, ale to moich partii jest takich dużo. A5, atak mniejszościowy, tutaj jest słabość, ale król się trochę, czarny musi się rozblokować. Jak widzimy, biały spina czarnego. Teraz trzeba było wziąć pionka A2. Nie zdecydował się i przewaga przechodzi na stronę białych. Hop. En passant, bicie w przelocie. I wolny pion robi się groźny. Teraz trzeba było iść królem. Uciec królem i zagrać hetmanem na E6. Pogoniec F6 robią się kłopoty. Te figury stoją tak, jak stoją. Kombinujemy jak sztukmistrz z Rygi. Czas start. Trzeba było iść pionem, żeby tu zrobić drugą słabość. Jedna słabość, konieczność walki. Druga słabość, trzecia słabość, król nagi. I tak dalej. Natomiast tu, no pospieszył się chłopak. Wieża na siódemkę, przyblokował piona, postawił go na biały. No nie wiadomo, na jakich powinien stać. I teraz z czarnymi. Gramy. Pozycja jest bardzo trudna do policzenia. Są hetmany, mają mnóstwo posunięć, pusta szachownica. To tak my tu z zimną krwią możemy sobie mówić. Tu zagrał słabo, tu zagrał słabo. Jednakowoż tego nie można doliczyć do końca. I trochę się trzeba na intuicji. Intuicja kazała tu znaleźć obiekt do ataku, taki bardzo wdzięczny obiekt do ataku. I gracie w 4. Mniej więcej z równą pozycją. Po hetmanie 5, no wymiana hetmanów, to jest ciekawy moment psychologiczny. Wymieniamy hetmany czy nie? Przeciwnik nam proponuje wymianę hetmana. No trzeba było wymienić hetmany i zrobić fru. Dynamika pozycji polega na tym, że pion chce zrobić fru, wsparty wieżą. On chce zrobić oto fru, fru, fru. I ten goniec jest zablokowany, tu nie można odblokować. Wymiana wież powoduje, że białe wygrają gońca za piona, a nawet jeżeli czarnym udałoby się zlikwidować dwa piony, to bez jakości na jednym skrzydle. Muszą przegrać. O, wystraszył się Miszka. Wracamy na pozycję czarnych, łapiemy kąt grę. Pion E4 słaby, ale już proszę bardzo, wieża strzela, hetman strzela, goniec będzie strzelał. Troszkę ten kur... A, no i ten chłopak tu, no też chce huknąć. Huknąć są. G3. Oj, 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 oj. Olbrzymie osłabienie. Tu nie ma goniec H3, bo jest bicie hetmana i bicie wieży. Ale hetman wjeżdża na białe pola i biały musi się martwić.
Proszę. Kombinujemy jak Borys Wasylewicz z Paski. Tam chyba były białe róże. Ale, kochani. Jak tam są białe noce, to tam muszą być i czarne dni. Czyli dni, w których słońce się nie pokazuje. Jeżeli myślicie, że w te białe noce tam jest ciepło, wygrywało goniec E6. Hop, w najmocniejszy punkt. Wygolił go. No i tu siła rażenia. Wygolił go. I tu wygrywamy. No niestety z Paskiemu ręka drgnęła. Królem uciekł w bezpieczne miejsce. Proszę bardzo, kombinujemy jak z Paski. Kończymy tę partię matowym atakiem. Pewnie, kochani, wszyscy widzą tu. Tu na F7 nie ma szacha. Tu. Chyba to czarny by wygrał. Kto by wygrał, rękę do góry? Maciuś, Toluś, drugi Maciuś. Krzysio. No pięknie. Pięknie, chłopaki. No niestety. Zagrał hetmanem na F6, obronił gońca. Ale i ten się skiepścił i już go z Paski nie popuścił. Teraz na król H2 nastąpiłoby hetman E5. I to już widać, że białe wieże stoją źle, hetman nie szczególnie. Natomiast po wieża B4 znowu powinien cofnąć króla na G7, ale tu wali. Hop. Kombinujemy jak z Paski. Tu zaglądam nerwowo do rozmównicy. Nie ma nikogo, kto by mi kawę przyniósł, kochani. Kawa mi się kończy. Kochani, to jest czarodziej z Bielan. Hop! Czarodziej z Bielan. Jeszcze raz. Iścią noga, mnoga raz. Iścią raz. Hop! Wiedziałem, że wam szczęka opadnie. Tylko Toluś widział. Brawa dla Tolusia. Pan Szachuś, jest ciekawy układ. Mamy dwa gońce za hetmana i piona. Król
nie bardzo może iść w tę stronę. Tu możesz dostać szachutka, tu mamutka. I szaszka. I tego chwatit, jak to mówią. Jak nie może tu. A dlaczego na G2 nie może? Tu? Któż to widzi? Któż to widzi? A czy coś innego jest? Przyjrzyjmy się. A spróbujmy tu dać szachutka, ale to idzie tu. Ale możemy jeszcze dorobić hetmanka. I tu dać szachutka. Nie można się hetmankiem zasłonić. Królem trzeba odejść tylko tu. I tu jest mamutek. Pięknie, ale ja to tyle warianty liczę. Zagrał król H2. Proszę, kombinujemy jak Borys Wasyliewicz. Bo Wasyl Borysewicz. No. Dorobił konisia. Dorobił konisia. Jak tu, to jest pan Szachuś i pan Maciuś. Po tym to co najmniej leci hetman. Zbił. No zbił. Pan Szaszek. I podziękował. No zastanówmy się, dlaczego zawodnik tej klasy tak podziękował. No traci piony. Tu traci. No straci piona B3. Zobaczmy, jak to było. Zobaczmy, że ten magik z Rygi zagrał miętko debiut. Grał przeciwko swojemu ulubionemu i nie chciał się chwalić, jak to się gra. Nie zagrał E4. Tu pozycja jest dynamiczna, równadze, ale bardzo ciekawa decyzja strategiczna. I skoczek. Proszę spojrzeć, tu nie wiemy, po co ten skoczek idzie. Nie wiemy, po co on tu idzie, a on idzie, żeby goniec kontrolował pole E5 i żeby wejść na D6. A Spaski to wiedział. My dalej tego nie wiemy, a Spaski wiedział wcześniej. O! I tu ten piękny bloker. Partia ma bardzo dużo informacji strategicznych. Zdejmujemy blokadę. I blokada na
Tam była pierwsza linia obrony, to jest ostatnia linia obrony. Na D6 pierwsza linia obrony, na D7 ostatnia. Ten koniś, ta kombinacja taka. Tal naruszył równowagę materialną. Jest nierówny materiał. Wieża i dwa piony za dwa gońce. Ale pozycja czarnych ma właściwości twierdzy. Trudno ją przebić. I tu psychologiczny moment. Tal lubi grać hetmanami, z paskim zaproponowanym. I Tal powinien zrezygnować, grać czysto tak strategicznie. A on chce, bo czarny król jest nagi, no to ten mu otwiera pozycję. Proszę, jak figury, to strzałki pokazują, jak one tam strzelają w stronę białego monarchy. Osłabienie białych pól. Przegrupowanie. I uderzenie w najmocniejszy punkt. A nie chciał mu bić. Pytanie, nie patrzyliśmy, czemu on mu tu nie chciał bić. Oczywiście tu nie bijemy. Tylko tu dajemy pana szachutka. Nie można się niczym zasłonić. Nie można odejść od wieży. A tu jest szachutek. To pewnie się wygra. Ale jest jeszcze tu szachutek. A to się pewnie jeszcze łatwiej wygra. To jest ciekawy wariant. Hetman D3 i tu coś nieprawda. Proszę, zaofiarował hetmana. Słaba promocja. Bez hetmana go matuje. No coś pięknego. Coś pięknego, proszę Państwa. Polecam partię Spaskiego z Birnem. Birn Spaski. W zakładce Borys Spaski tam zaofiarował również pozycyjnie hetmana. Miał za hetmana młynek, a nie był to byle jaki przeciwnik, bo to był mecz pretendentów w 1973 roku. Coś pięknego, no coś pięknego. Dziękuję w ogóle za uwagę.